Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego szóstego modułu kursu: Podstawowe wiadomości o chorobach zwierząt i lekach. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Podawanie leków jest istotną częścią pracy technika weterynarii. Prawidłowe podanie leku jest niezwykle ważne dla życia i zdrowia zwierzęcia, najczęstsze drogi podawania leków u zwierząt do ustna z paszą z wodą do picia, podskórna, dożylna, domięśniowa, do spojówkowa oraz śluzówkowa. Do odbytnicza, do otrzewnowa, przezskórna, miejscowa, oddechowa, wziewna, do sercowa, do wymieniowa, do szpikowa. Niebezpieczeństwa podawania leków. Podanie niewłaściwego leku. Podanie leku innemu pacjentowi. Zbyt duża, zbyt mała dawka leku. Podanie leku przeterminowanego. Wprowadzenie zakażenia bakteryjnego, wirusowego do organizmu. Złamanie igły w trakcie podawania leku, niewłaściwe łączenie leków, zbyt szybkie wprowadzenie leku do organizmu, reakcja alergiczna na lek. Narzędzia i sprzęt konieczne w każdym przypadku podawania leków zwierzętom: dezynfekant do rąk, mydło antybakteryjne i dostęp do bieżącej wody, rękawiczki jednorazowego użytku, urządzenia do poskramiania zwierząt w zależności od gatunku. Poskrom, dudka, rękawice z grubej skóry, torba do badania zwierząt, bandaż, rozwieracz, lina itd. Zapoznajmy się z zaletami i wadami najpopularniejszych metod podawania leków. Podawania leków drogą doustną. Zalety: wygodna, tania. Może być stosowana przez właściciela w domu, bezpieczna. Odwracalna przez wymioty. Może być stosowana rzadziej przez zastosowanie leków długo uwalniających się z przewodu pokarmowego. Ewady. Nie może być stosowana u zwierząt nieprzytomnych. Nie może być stosowana u zwierząt agresywnych. Dawka leku musi być większa ze względu na większy rozkład leków w wątrobie efekt pierwszego przejścia. Na niektóre leki negatywnie może działać pH żołądka. Czas działania jest opóźniony. Leki mogą powodować wymioty i wrzody żołądka. Podawania leków drogą parenteralną. Zalety: szybkie podanie, przewidywalne wchłanianie, dokładne dawkowanie. Można podawać zwierzętom nieprzytomnym, można podawać zwierzętom agresywnym. Wady: Podanie wiąże się z bólem. Konieczne jest zachowanie aseptyki. Niemożność samodzielnego podawania leku przez właściciela zwierzęcia. Nieodwracalna. Droższe leki. Bardziej złożone powikłania. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.